tym odcinku pokażemy, jak przygotować się do korzystania z programu Skype dla firm oraz jak wykonywać i odbierać pierwsze połączenia. Skype dla firm automatycznie wykrywa Twój sprzęt, słuchawki, mikrofony, głośniki oraz kamery. Zanim wykonasz połączenie, upewnij się, że sprzęt audio jest podłączony do Twojego komputera. Jeżeli planujesz konferencję online, sprawdź też działanie wideo. Aby sprawdzić ustawienia przed rozpoczęciem korzystania ze Skype dla firm, przejdź do ustawień, wybierając strzałkę obok koła zębatego. Następnie z menu Narzędzie wybierz Opcje. Ustawienia audio i wideo możesz zmienić w zakładce Urządzenia audio oraz Urządzenia wideo. W tym miejscu możesz wybrać domyślny głośnik lub mikrofon, a także dostosować poziom głośności słuchawek, mikrofonu oraz powiadomień o połączeniach przychodzących. Gotowe! Teraz wykonamy pierwsze połączenie w Skype dla firm. W okienku wyszukiwania z symbolem lupy wprowadź dowolny numer lub nazwisko, ewentualnie związane z poszukiwaną osobą słowa kluczowe, np. nazwę działu firmy. Możesz także skorzystać z katalogu użytkowników Skype na całym świecie, wybierając katalog Skype'a. Kiedy już masz interesujący Cię kontakt, najedź kursorem na zdjęcie. Pojawi się pasek z dostępnymi opcjami. Kliknij na ikonę słuchawki, wybierz Rozmowa przez Skype i zadzwoń. W trakcie połączenia użyj paska narzędzi znajdującego się na dole okna rozmowy, aby włączyć wideo, wyciszyć mikrofon lub prezentować swój pulpit. Możesz skorzystać również z opcji sterowania połączeniami, aby zawiesić je, przełączyć albo zastąpić głośniki słuchawkami. Z tego miejsca możesz także dostosować głośność połączenia. Przydatna wskazówka. Pamiętaj, że w innych aplikacjach Office, takich jak Word czy Outlook, możesz się połączyć z autorem maila, wskazując kursorem na jej nazwisko i wybierając Zadzwoń.